miała pani kłopot z wejściem, proszę zadzwonić, pomogę. Psa muszę wyprowadzić. Nie wiem, czy pan nie mógłby w spokoju prowadzić swoim dni. Przecież pan podróżuje, słyszałam, poluje pan, sporo czasu spędza pan na żaglach. Moje miejsce nie jest na żaglach, ani na plaży w Tunezji. Moje miejsce jest w więzieniu. Aż tak się pan nudzi? Pewnie ma pan niezłą emeryturę. O, właśnie, ta obecna emerytura, która wystarczyłaby na utrzymanie całej rodziny, i to wielodzietnej rodziny. Musi pani doprowadzić do tego, żeby mi ją w majestacie prawa odebrała. Pan z niej sam zrezygnuje. Czy pani nie rozumie? Powinienem zostać zdegradowany, usunięty z armii. Ja nie chcę, żeby na moim pogrzebie defilowała orkiestra wojskowa. Ja nie chcę nekrologów od towarzyszy pracy i służby. Poduszek z odznaczeniami też nie chcę. Wszystko to mi niestety przysługuje, zgodnie z regulaminem, dopóki jestem pułkownikiem. Kompania honorowa niech idzie na piwo! Proszę bardzo! Proszę bardzo. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Jakiego odrodzenia? Jakiej Polski? Proszę. Złoty. Złoty. O, brązowy. Krzyż Zasługi. Srebrny mi się gdzieś zapodział. Proszę bardzo. O, medal 25-lecia PRL. To jest Zamarzec i Czechosłowację. Medal 30-lecia to jest za grudzień. Tu jest medal 40-lecia. To jest za pani ojca. Proszę, proszę, o. Krzyż Grunwaldzki. Co to ja z krzyżakami walczyłem? Dlaczego mnie leczyć? Nie wiem, psychiatry. Chce mnie pani obrazić? Nie, ja przecież nie chcę pana obrazić. Przecież to są choroby, jak każdy inny. Jestem najnormalniejszym człowiekiem pod słońcem. Dobrze, idzie pan do lekarza i on to panu potwierdzi. No. Jestem normalny, całkiem normalny. Mogę stanąć przed sądem. To nie jest moja sprawa. To jest pani sprawa, bo tatusia zostawiliśmy sobie na deser. Powiem pani jak małemu dziecku. Nie zjesz obiadku, nie będzie deseru. Obiadek to pudło. Tak, tak, niech pani sobie wyobrazi, że spotyka na ulicy zbrodniarza hitlerowskiego. Ale ja nie znam żadnego hitlerowca. Ale komunistycznego pani już zna. Ale to są pańskie problemy z pańską osobowością. Ja nie muszę tego wysłuchiwać. Ja nie muszę tu być. Nie, nie musi pani, nie musi pani, ale nie zjesz obiadku.